Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym Zielonym Domku i dziś zapraszam Was na hol zakupowy. Odwiedzimy dzisiaj Pepco, Auchan oraz będzie też hol z Allegro. Zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na wspólne zakupy. Wybrałam się na zakupy spożywcze do Auchan, ale przy okazji, jak to zwykle, musiałam zerknąć też na dział roślin. Co ciekawego, tym razem market spożywczy ma nam do zaoferowania, a jak wiemy dobrze, te markety mają dla nas coraz lepszą ofertę, coraz to ciekawsze rośliny się trafiają w ich ofertach. Ostatnio Auchan mocno na rośliny stawia, widzę to na Instagramie, świetne zdobycze można trafić właśnie w Auchan, także zobaczymy przy okazji co będzie, ale zanim doszłam do Auchan, to weszłam jeszcze na chwilę zobaczyć co nowego jest na półkach w Pepco. I tym razem nie wyszłam z pustymi rękami, zobaczymy co wskoczyło do mojego koszyka. Jestem bardzo też ciekawa, co wskoczyłoby do Twojego wirtualnego koszyka, czy któraś rzeczy z Pepco, a może któraś z roślin w Auchan przykuła Twoją uwagę i wróciłaby z Tobą do domu. Więc już bez przedłużania zaczynamy. I od razu pierwsza rzecz, która przykuła mój wzrok po wejściu do sklepu, to była przepiękna kolekcja utrzymana w takiej kolorystyce biało-błękitnej, taka nowa kolekcja ceramiki. Były takie duże białe miski, były kubki, były też talerze, także do wyboru były takie bardziej właśnie tylko takie nierówne, białe, ceramiczne naczynia lub ta wersja taka błękitna miała na dodatek taki bardzo ładny brązowy rand taki zaznaczony, także no bardzo, bardzo mi się spodobały. Ceny myślę bardzo przyjemne, bo 12 zł za taki duży talerz z takim lekko takim wyższą krawędzią, także fajne też do wyserwowania czegoś. A miski w cenie 15 zł. No bardzo mi się spodobały, bo ja muszę przyznać, że lubię, jeżeli rzeczy są takie nieidealne. Nawet czasem lubię jakieś rzeczy z drobną skazą. Uważam, że to dodaje tylko temu charakteru, także była też taka, takie pojemniki były dostępne, takie trochę jakby, nie wiem, cukiernice, a może jakieś może małe przekąski, jakieś małe ciasteczka na przykład do schowania. No bardzo taka, cała ta seria wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawa i naprawdę warta zainteresowania. A obok coś, co też już od kilku sezonów mocno można powiedzieć wchodzi, czyli sztućce w ciekawych kolorach. Tutaj w cenie 60 zł były czarne, ale błyszczące, nie matowe. Często też są teraz dość widzę modne sztućce czarne, matowe. No a tutaj sekcja kubków. Wiem, że są osoby, które są nawet, można powiedzieć, uzależnione od kupowania nowych kubków. Tutaj przykuł moją uwagę bardzo ten biały kubek taki w liście, bo muszę przyznać, że ja lubię akurat jak kubki są przynajmniej w środku białe, a tutaj taki dość ciekawy też ze złotymi elementami też taki deseń w liście. No i z czymś wróciłam do domu, a tutaj jeszcze dalej przeglądamy miski. Ta była taka naprawdę słodziutka, taka za 8 zł w deseń taki kropeczkowo-serduszkowy. Myślę, że taki nawet miły akcent walentynkowy, a taki nieprzerażający można powiedzieć, także chociaż walentynki już za nami, to ta wersja taka serduszkowa była całkiem, całkiem przyjemna. No tutaj mignała moja torba, warto zabierać swoją torbę własną na zakupy, polecam Wam to serdecznie, oszczędzajmy jakby zużycie tego plastiku. I nie kupujmy torby przy każdych zakupach. No szklanki też przeglądnęłam, bo szklanki to jest kolejna rzecz, po którą na pewno się wybiorę. Ale tym razem bez szklanek, a tutaj takie bardzo ciekawe szklane talerze. To można powiedzieć, kto pamięta z dzieciństwa podobne u naszych babć w domach. No tutaj też na tym dziale domowym w Pepco była no spora garść, można powiedzieć, wyprzedaży, bo były też wyprzedaży bardzo ładne, takie z różowego szkła w paseczki właśnie wazony. Bardzo przyjemna rzecz, naprawdę warta też zastanowienia się. No i bardziej już takie nasze roślinne akcenty, czyli doniczki, tam były wcześniej, mignęły Wam doniczki ze sztucznymi kwiatami, no bo wiadomo, roślin żywych w Pepco nie znajdziemy, ale
No, doniczki to jest mocny, mocny zdecydowanie punkt w Pepco. No i pojawia się taka linia eko z jakąś domieszką drewna. Jest to ciekawy jakiś nowy materiał. Myślę, że sobie z chęcią na jego temat więcej poczytam. Dajcie znać, czy wy jesteście zaciekawieni takim eko bardziej produktem niż plastikiem. Ale w Pepco przede wszystkim te osłonki to często jest po prostu bardzo ładna ceramika, tak jak w tym wypadku. No i cena 8 zł. Naprawdę trzeba przyznać, że no, Pepco to jest zdecydowanie mocny punkt, żeby odwiedzić, jeżeli chcemy kupić ładne osłonki, ponieważ mocno śledzą trendy. No i plus te ceny są rzeczywiście mocno konkurencyjne. Co zresztą zobaczycie w dalszej części filmu, bo jak pójdziemy do Auchan, to porównam sobie też te ceny. Tutaj takie doniczki głowy. Wiem, że w Pepco też są takie ładniejsze doniczki głowy, takie całe postacie, natomiast no ja niestety na nie nie trafiłam, ale też pojawiły się bardzo ładne doniczki w takim bardziej retro stylu, także no myślę, że coś tam zdecydowanie było ciekawego, co można było wybrać. No a te plastikowe to są w bardzo niskich cenach od 2 zł, także można powiedzieć, że hit. No tutaj mamy złoto i srebro, czyli mocny błysk, gdzie wchodzi w trendy. No ale ceny są zdecydowanie dalej do zaakceptowania. Nie kosztują jak ze szczerego złota, tylko 12 zł, także Pepco naprawdę daje nam świetną jakość w bardzo dobrych cenach. Te większe były w cenie 20 zł. No i dalej takie mocno klimaty retro, czyli takiej pastelowej zieleni, pastelowego różu i taka musztarda. Bardzo ładne. Cena 17 zł. Myślę, że wiele roślin mogłoby się w tym świetnie prezentować. Rzeczywiście połączenie różu z zielenią jest przepiękne też. No i ta zdecydowanie była chyba moim faworytem, bo jedyne 10 zł, a ten deseń retro i taka właśnie taka musztardowo-brązowa kolorystyka bardzo, bardzo ładna. No jeszcze troszeczkę więcej różu, bo róż mocno wkracza generalnie do designu tak w ogóle. I na koniec kropeczki, takie kamyczki w formie takiego ceramicznego walca, 15 zł, także myślę, że tutaj naprawdę było sporo dobrych opcji. 25 zł za taką donicę w dwóch takich tonacjach, jeżeli chodzi o tą glazurę, częściowo matowa, częściowo błyszcząca, a tutaj Pepco już się szykuje na święta. Ja powiem, że z czym w ogóle nie pomyślałam o tym, że przecież wiosna, która się zbliża, to też przecież przyjdą święta, a tutaj już koszyczki, jajka, wszystkie te takie akcesoria na śmigu z dyngus, wszystko już jest gotowe, już można się zaopatrzyć. Bardzo fajne jest to, że w Pepco nie znajdziemy tylko tych takich kolorowych, gotowych jajek, ale tak jak tutaj widzicie u góry, te takie, z którym można samodzielnie coś wykonać. Takie właśnie nowości przygotowało dla nas Pepco, a ze mną do domu wróciła między innymi tak oto duża filiżanka, coś pomiędzy filiżanką a kubkiem, w bardzo dobrej, korzystnej cenie 8 zł. Generalnie ceny Pepco to jest naprawdę, można powiedzieć, jedna wielka przyjemność, jeżeli chodzi o kupowanie. Ja mam też taką zasadę, że staram się nie kupować rzeczy tak jakby wielokrotnie tych samych, chociaż te, można powiedzieć, właśnie wszystkie filiżanki, kubki super cieszą i kuszą na zakupach, to mam taką zasadę, że staram się kupować 1 do 1, więc jeżeli coś gdzieś nam się właśnie stłucze, zniszczy i zużyje, to w zastępstwo kupujemy coś nowego. No i można powiedzieć, nie za często, ale jednak zdarza się właśnie, że któryś z kubków jest się potłucze i tak też było ostatnio u nas, więc kupiłam dwie takie filiżanki, druga jeszcze nawet nie odpakowana, także takie dwie filiżanki, takie same kupiłam z myślą właśnie o tym, że są takie funkcjonalne i na kawę, i na herbatę, także taka, można powiedzieć, filiżanka w rozmiarze kubka, to jest mój taki, można powiedzieć, trochę ulubieniec, taka filiżanka XXL, także bardzo, bardzo klasyczny wzór, polecam. No 8 zł, naprawdę świetna sprawa. No i coś, co ostatnio dzieci moje mi stłukły i będę miała do wykorzystania chyba tylko jako taką warstwę drenażową, jeżeli doniczki będą miały bardzo grube dziury, ponieważ stłukły mi piękną porcelanową miskę z Lubliany i bardzo spodobały mi się właśnie te miski w tych takich kilku kolorach. Ta glazura jest taka nierówna. Kształt samej miski też jest taki bardzo taki nieidealny. Perfectly imperfect. Uwielbiam takie rzeczy. Bardzo ciekawe. No cena też, można powiedzieć,
wyjątkowa, 20 zł za taką miskę i powiem szczerze, jedyne co do mnie dotarło w momencie, kiedy wróciłam z tym do domu, to, że miałam te miski kupić dwie, ponieważ myślałam właśnie o tej mojej zasadzie, że dzieci stłukły jedną miskę i dlatego wróciłam z jedną miską, ale po chwili namysłu stwierdziłam, że w zasadzie ta miska jest dużo mniejsza od tamtej, bo tamta była taką dużą miskę na sałatkę albo jakąś taką większą porcję, taką, którą wykładamy na stół. Natomiast stwierdziłam, że ta zarówno nada się do serwowania dań, natomiast nada się też świetnie jako miska na ramen. I dopiero pomysł ten wpadł mi w zasadzie w domu i stwierdziłam, że muszę koniecznie wrócić do Pepco i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się trafić i kupić drugą, żebyśmy właśnie mieli takie dwie miseczki właśnie na ramen, ponieważ no, prezentowałby się chyba znakomicie w tym. Także taka miska bardzo taka dziwaczna. Jestem ciekawa, czy Wy lubicie taką nieidealną porcelanę, czy wolicie jednak takie rzeczy, które wychodzą z fabryki i są jak spod igły. Mi się bardzo spodobało. Cieszę się, że w Pepco takie cuda można było znaleźć. A teraz czas na atak roślin w Auchan. Zapraszam, oglądajmy dalej. Dział roślin, czyli coś, co chyba wszyscy lubimy zdecydowanie najbardziej. Ja muszę przyznać, że dla mnie to jest taka moja wielka przyjemność, żeby sobie poprzeglądać, co właśnie jest to dostępne, na co można znaleźć jakąś dobrą ofertę lub promocję. I muszę przyznać, że tutaj ta roślina zielona w takim niewielkim rozmiarze to jest taki punkt, gdzie już kilkakrotnie w przeszłości w Auchan zdarzyło mi się trafić na naprawdę bardzo, bardzo ciekawe okazy. Między innymi tak udało mi się dwie ciekawe Diefenbachy znaleźć, ale dzisiaj widzimy, tutaj mamy też opcję różnych ciekawych kolorowych liści. No i po walentynkach jesteśmy, więc Hoya Curry w tej takiej wersji jednego zielonego serduszka w czerwonej takiej ładnej osłonce, w wyprzedaży po 10 zł. No tej Hoya Curry lutym to widzieliśmy zdecydowanie dużo, była praktycznie chyba we wszystkich marketach spożywczych, jak przeglądałam gazetki. No to praktycznie widziałam ją na każdej takiej roślinnej stronie, ale w Auchan zdecydowanie w tych maluchach było więcej do wyboru. Były rośliny, które były małe i małe gdzieś zostaną, tak jak chociażby peperomie, ale też takie małe, które mają potencjał urosnąć nam na duże, duże okazy, jak tam widoczne były fikusy elastika. Także trzeba też tak jakby mieć świadomość tego, że roślina, którą kupujemy małą, no nie zawsze za mała zostanie. Po mojej wizycie w Pepco miałam ochotę też zerknąć, jakie doniczki i osłonki można znaleźć w Auchan. No i jak widać, złoto gdzieś zdecydowanie się nam też pojawiło, także złoto wchodzi jako chyba taki nowy trend. Ale też można powiedzieć, że dużo było takich w bardziej takim skandynawskim stylu, także oferta nieco podobna, ale troszkę wyższe ceny, także Pepco tutaj chyba wygrywa. Wracamy do półek z roślinami, tutaj jak to w marketach często bywa, rośliny w wersji kwitnącej, między innymi pachnącej, przyciągające nas hiacynty, ale też i goździki. Zaraz obok hortensje. No hortensje to jest coś, co jest rzeczywiście przepięknego. Pięknie też prezentują się w ogrodzie. Ale takie też klasyczne rzeczy jak róża miniaturowa oraz tutaj mamy na przykład kliwie. Także tutaj było widać, chyba pewne rzeczy zostały jeszcze z tej może oferty walentynkowej, bo były gdzieś w takich serduszkowych celofanach. Także tutaj dużo wersji takich wyprzedażowych, bardzo fajna oferta też na takie niezwykle duże XXL cyklameny za jedyne 6 zł. To naprawdę była oferta warta zastanowienia się, ponieważ no one nie wymagały jakichś dużych zabiegów, wystarczyło pewnie te rośliny podlać i usunąć kilka liści. A kolejna alejka to zaczynamy takim, można powiedzieć, jednym roślinnym gigantem w takiej dość wysokiej cenie 250 zł, ale za naprawdę dużą, ogromną roślinę. No i jeszcze więcej takiego roślinnego koloru, tu mamy bromelię, bardzo dużo pięknych anturium w kilku opcjach kolorystycznych i rozmiarach i chyba zawiązujących nasiona, bo
widać było takie zgrubienia na tych kwiatach, także no, ciekawostka taka, chyba były bardzo szczęśliwe w tamtym ogrodnictwie, z którego przyjechały. No i jeszcze takie szybkie tylko spojrzenie na niektóre osłonki, jak widzieliście, mocno się błyszczało, dużo, dużo było tego złota, także ten błysk gdzieś, to będzie chyba coś, co będzie nam w najbliższym czasie w większym stopniu towarzyszyć tutaj. Alokazja poli, ale tych alokazji będzie jeszcze więcej i jeśli chodzi o alokazję, to zdecydowanie ostatnio, można powiedzieć, stawkę podbiło Netto, ponieważ wypuściło serię właśnie różnych alokazji w znakomitych cenach, także warto zerknąć do swojego Netto, jeżeli macie jakieś w pobliżu. A tutaj starzec Mont Everest, który pokazywałam Wam w poprzednim filmie w Leroy Merlin, tutaj w znakomitej cenie, a obok niego też w dobrej cenie Taumatophyllum Atom. No i jeszcze bananki pięknie się prezentujące, zielone, cena myślę też bardzo, bardzo w porządku i takie duże monstery, Monkey Mask w takich wiszących koszyczkach. Widać, że produkowane z takich dużych, solidnych roślin, duże pędy ukorzenione i takie nie za duże, ani nie za drogie, ale za to warte tego, żeby mieć je w domu zamiast kulkasy, sobie stałe równiutko jak żołnierze. No i właśnie ta większa porcja jeszcze dodatkowo alokazji, tutaj alokazja Stingray. O ciekawym kształcie liścia i bardzo ciekawej takiej łodyżce, tym ogonku liściowym w takie paseczki, także można było przygarnąć takie bardzo ładne, świeżutkie okazy. Tutaj jeszcze mamy fikusa lirata, tego tębolistnego. Bardzo ładna roślina, natomiast mam wrażenie, że jest ona dosyć kapryśna. Wchodzi już powoli do sprzedaży też fikus lirata w odmianie z wariegacją. Nie widziałam go jeszcze w Polsce, natomiast już widziałam, prezentuje się ładnie. Natomiast myślę, że jak tamta wersja jest trudna, to wersja z wariegacją to będzie tylko trudna do potęgi. Tutaj jeszcze morze pięknych Sansevierii. Moje oko przykuła ta ciemnozielona. Rzeczywiście mocno się gdzieś wyróżniała taką ciemną, szlachetną zielenią. Muszę przyznać, że lubię takie rośliny. No i jeszcze troszkę takiej drobnicy z nawet takimi czapeczkami z Halloween, a tutaj draceny i yuki. No jak ktoś szuka czegoś takiego wyższego, większego, zielonego pióropusza, to zdecydowanie warto na przykład na taką dracenę postawić. To nie są trudne rośliny, a tutaj pojawiają się też nam bardzo ciekawe kaudeksy w cenie 40 tam kilku złotych. Taka mniejsza jest nolina, ale będą jeszcze takie gigantyczne, a tutaj taka bardzo ładna palma o takich okrągłych liściach, przeceniona na równiutko 100 zł. No, jak ktoś lubi palmę, to myślę, że ta rzeczywiście była bardzo, bardzo ładna. Tutaj mamy jeszcze morze takiej pozaplatanej warkocz szaflery. No, ja już niejednokrotnie mówiłam o tym, że nie przepadam za roślinami, które mają takie właśnie warkoczowo posplatane pędy. No tutaj mamy jeszcze nolinę w takim mniejszym rozmiarze, także mówię, kilka opcji, jeżeli chodzi o rozmiar się pojawiło. Duże strelicje też były tutaj w cenie 150 zł. No i taka ogromna, naprawdę wyjątkowo duża, no ale cenę też miała adekwatną, 27 cm jest średnica doniczki i 250 zł, no i cztery takie ogromne sadzonki tam obok siebie, no i jeszcze większe, te takie największe noliny. No muszę przyznać, że 120 zł, kiedyś taką miałam i niestety stała sobie na tarasie i ją pewnej jesieni po prostu za późno wciągnęłam do domu i było jej zbyt chłodno pewnej nocy. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Dziękuję Wam za to wsparcie, które od Was dostaję. Pamiętajcie, że możecie wspierać mnie i ten kanał, subskrybując go, zostawiając łapkę w górę, jeżeli ten film Ci się spodobał. Napiszcie w komentarzu, co Wy byście z tych zakupów zabrali ze sobą, co wpadłoby do Twojego koszyka. Ja Wam za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego, kochani, zielonego i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa! I standardowo, tradycjonowo na kanale bonus. W ramach bonusu chciałam polecić coś, co kupiłam online na Allegro. Jest to tym razem rzecz niezwiązana z roślinami, ale uważam, że warto takie
takie rzeczy znać i już Wam pokazuję, co to jest. Kupiłam takie dwie szczotki do włosów i już Wam pokażę, o co chodzi. To jest szczotka, którą ja już mam od bardzo, bardzo dawna. Mam ją na pewno rok. I to jest najlepsza szczotka, jaką w życiu udało mi się kupić. Nie jest super droga, bo kosztuje około 30 zł. Ma jeszcze taki dodatkowy bajer, że tutaj jest schowana taki szpikulec bezpiecznie, więc można go właśnie schować, ale gdy jest potrzebne, to można go wyciągnąć do rozdzielania włosów. I ta szczotka nie szarpie włosów, więc jest świetna też dla małych dzieci. Jeżeli macie jakieś małe dziewczynki, którym czeszecie warkocze, kucyki, i wszystkie inne cuda, które można na tych włosach stworzyć, to jest to naprawdę bardzo fajna szczotka. Przez to, że ma też te dziury, to dobrze spisuje się w trakcie na przykład suszenia włosów, ale przede wszystkim muszę przyznać, że jest wykonana z bardzo dobrych materiałów, bo mam ją już bardzo długo i no oprócz tego, że no gdzieś tam widać tam to zużycie takie normalne, że tam gdzieś tam trochę no nieidealnie jest doczyszczona, z tych włosów, które gdzieś zostają, to muszę przyznać, że nie straciła żadnego z tych plastikowych włókien. Tutaj są jeszcze włókna, to jest takie syntetyczne jak włosie dzika. I naprawdę jest to bardzo przyjemna szczotka, która dobrze czesze włosy, nie szarpie i nie psuje się za szybko, więc to też jest świetne, bo naprawdę tutaj to jest ta stara, więc jeżeli kogoś przerażasz tam gdzieś jakiś mój włos widać, no to bardzo przepraszam, ale to widać, że wszystkie te kuleczki no nie podpadały, te wszystkie... Kto ma długie włosy, to wie, jakim dużym wyzwaniem jest kupić dobrą szczotkę, która się spisuje i nie jest do wyrzucenia po kilku tygodniach, bo często mi się zdarzało, że jak kupiłam jakieś tanie, zwykłe szczotki z nieznanej zupełnie mi firmy, to raz się trafiło dobrze i służyła bardzo długo, a innym razem po prostu przy każdym praktycznie czesaniu jakiś element z tego odpadał i po chwili była do wyrzucenia, a ta naprawdę całymi miesiącami mi służy i mam wrażenie, że posłuży mi jeszcze dalej. Natomiast, że u nas w domu nie tylko ja mam długie włosy, no to kupiłam właśnie kolejne szczotki, bo stwierdziłam, że ta się po prostu sprawdziła. Jest to szczotka firmy Olivia Garden i naprawdę serdecznie polecam, nie mam z nimi żadnej współpracy. To jest po prostu coś, moje doświadczenie, którym się chciałam z Wami podzielić, bo po prostu uważam, że warto i gdyby mi ktoś taką szczotkę polecił wcześniej, to bym była bardzo szczęśliwa, bo od kiedy ją mam, to stwierdzam, że chyba nie mam ochoty testować kolejnych, bo po prostu sprawdza się dokładnie tak, jakbym tego sobie życzyła. Także taka, można powiedzieć, z Allegro ciekawostka, nieroślinna, w formie bonusu. Jeszcze raz Wam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa, pa!